ci wyjść? Nie, nie. Zostać. Dawidek już chciał uciec. Dawidek już chciał uciec, a ja go zatrzymałem. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień zmagań. Dzisiaj już siew. Siewnik przygotowany. Jakie już pewnie przygotowania u was na kanale są? Tak jest. Ja już tu nie będę dublował tych wszystkich nagrań, bo to by było bez sensu, no, nie? Tak jest. No, te dwa filmy ogólnie będą z jednej akcji. Trochę mnie pokażę. Znaczy się wczoraj ogoliłem. Nie, co zauważyłeś? Elegancko. No, się ogoliłem. I co jeszcze? No i chciałbym, żeby to nie były dwa takie same nagrania, tylko żeby one się jednak nieco różniły z mojej perspektywy i z ekipy firmy Korbanek. O to chodzi. Tam już chłopaki już czekają. A my co, startujemy powoli, nie? Jedziemy. Jakby nie zgubisz, to będzie git. No. Patrz, oni się wybijają przed szereg, co? Pospieszają cię. No. Damy radę. Czekaj, mamy w górze. Mi on przypasował ogólnie. Mi przypasował ten ciągniczek. Czekaj, czy ręcznie, nie? O, przypasował mi i naprawdę mi się nim bardzo przyjemnie pracuje. Jeszcze nie miałem ogólnie przyjemności popracować z tym dużym, ale... No też. Ale okazja będzie. Jeszcze będzie, no to trzeba zasiać jeszcze. Nie wiem, czy tu właśnie będzie siał też. Ale ja to mogę tym tu robić. Ale dzisiaj znowu gorąco, nie? Gorąco, ale klima jest. Klima jest, ale ja tutaj przygotowywaliśmy to wszystko, bo trzeba jeszcze to zboże zaprawić. To ja nie mogę. Normalnie człowiek cały mokry jest. Ale za to robota będzie zrobiona. To co, widzimy się już na polu, nie? Ja tu już kończę poprzeczki robić wszystkie. Sobie mniej więcej to pozaznaczam, odznaczałem, bo przyjeżdżałem. Tak, żeby jakieś tutaj ścieżki porobić. No i teraz powinno to wszystko już iść. Teraz jeszcze, o, tutaj by trzeba było dwa razy przejechać. O, co tu powymieszać? Tu zawsze na tych narożnikach, na tego systemu, go, naciągnięte. O! Trzecia poprzeczka. Teraz jeszcze raz i będzie cukierkowo. Ale ziemia strasznie pisa. Zobaczcie, jaka orka. Piękna. Tu naprawdę szło. O, tu coś zawiodło. Jaki plan? Taki, że już, o, kierowca oblatywacz już siada do małego, ja wsiadam do dużego. Do dużego? My, do dużego, no. Ja już będę siał. Tu sobie wytłumaczyliśmy więcej co, jaki działa plan działania. Uprawa pod skosem. Słucham? Uprawa lekko pod skosem, tylko teraz ten jeden przejazd to właśnie trzeba będzie wykonać już teraz prosto. I wtedy będziemy ze skosa już lekko wszystko robić, nie? Fajnie, cichutki, nie? On nie lubi niższych obrotów, nie? Ale to już każda maszyna chyba tak ma.
A tak ogólnie sobie fajnie radzi. Chyba niższym biegiem jedzie niż ja. Ja jeździłem... Ja katuję? Katuję? Nie. No ale muszą być przetestowane. Ale musi być opór, kurde. Nie, tak szczerze mówiąc to na ile idzie, tyle się używa. Ale nie, wszystko z głową, nie? Jak to mówią. Ale ładnie idzie. No i pięknie. Co, jedziemy dużym, nie? Jedziemy. No i dobra. Zobaczymy. Czuć, że to inna maszyna już. Jest jakiś bieg włączony? Zakres? Sprzęgło mi trochę inaczej działa. Fajne. Ale. Czuć, że to jeszcze jest coś innego. Tutaj sobie zaczniemy cały. Łączy ich chyba za... Dobra, to jest. I teraz tak. Jest tu pół przejazdu?
chyba jest. Tak by to trzeba było jechać. A teraz to mamy, to mamy. Chyba łącznik jest trochę. Zaraz zobaczę resztę. Dobra. I lecimy. Co to piszczy? Tylko teraz ja chyba sobie dwójką pojadę, bo jedynka troszkę za wolna. Kurde, nie zapchało się nic? Wszystko jest ok. Teraz tak. Na ile ustawić to, kurczę, szerokość tych ścieżek? To jest zagadka. Te dwie? Ja bym to ustawił, o, organoleptycznie. Te dwie? I te dwie. Że sobie nie zmierzyliśmy, nie? No i robię już ostatni właśnie przejazd na poprzeczniakach. Ten tu przejazd był ze ścieżką, także ścieżki będą i na poprzeczniakach, i na tych wszystkich tutaj zawijasach. Udało mi się to wszystko porobić, no ale zobaczymy na końcu, na ile udało mi się ustawić ten siewnik. Ale myślę, że chyba spoko będzie. Chociaż i w górę. I tu już czwarty raz dookoła. O. Ale to wczoraj było orane, dzisiaj siane i zrobiła się straszna pustynia w jeden dzień. A teraz gdyby to jeszcze zostawić tak na tydzień, dwa taką orkę, no to by się stało pustynia i tyle. Dlatego w tym roku trochę to uprościłem, ale mi się wydaje, że chyba to była dobra decyzja. Ta ziemia też się tak nie wysuszyła. No widzicie, czysto jest, nie ma praktycznie peżu w ogóle. Jakieś delikatne chwasty, ale to naprawdę szczegół już. I ostatnim przejazdem to wszystko już się to wszystko wyrówna. Tutaj po gruzie nie ma ani śladu, zostało to dobrze uprawione. Ciekawe, co chłopaki powiedzą na to wszystko. Przede wszystkim na to, bo wczoraj mówili, no tu taka nie najgorsza ziemia. Ciekawe, co dzisiaj powiedzą na to. A szczególnie o tutaj. Żwir jak cholera. Ale co zrobić? I co, chyba nie najgorzej, nie? Powiedzcie sami, wyraźcie swoje opinie w komentarzach. GPS-em, ale co zrobić? I tutaj ostatni poprzecznik jadę. Powinien być git. No i co? Nieźle, nie? Ładny
ładne pole wyrównane. Trzeba tylko uwałować i zrobione. Mam nadzieję, że się o to opłaci, że w przyszłym roku będzie nieco lepsza cena tych płodów rolnych oraz, że żaden kataklizm nie najdzie. Ale to już nie od nas zależy. Delikatnie przez te gruzdy. No. I co? Starczyło? Zostało? No zobaczymy, co? Teraz czekaj, ja może go trochę opuszczę. Opa! Uwaga! O! Ty zabrakło. No. Trzymaj, Kazik, kocura. Czekaj. Czekaj. O. O. No i co? Jest gites, nie? Tak jak z moich obliczeń wyszło. Ile? Jakieś 30 kilo zostało. Jednak dobrze wszystko przeliczyłem. Udało mi się chociaż raz coś. Elegancko. No. I co, jak ta teraz ziemia wygląda? Jest taka fajna. Może byłoby powiedzieć, że średnia, nie? Że co? No ziemia. Bo wczoraj mówiłeś, że jest fajna, nie? Że nie najgorsza. No, wczoraj się wydawało lepiej. No, wystarczyło tylko trochę, kurczę, słońca i już się robi kuweta. Masakra. No i takim fajnym akcentem będziemy kończyć, nie? Ciepło jak cholera. Tak jest. To, co chcieliśmy, mamy zrobione. I teraz tylko czekać i zobaczyć, czy to będzie fajnie schodzić. Zobaczymy, czy gdzieś jeszcze pominął ten siewnik. Ja jestem ciekaw. Nie no, kurde, to jest za dużo wrażeń. Nowy sprzęt, jeden, drugi, kurde, i nie ma na czym się skupić, nie? Za duża moc. Za duża moc. I także widzicie, zobaczymy za dzień. Powinno już za tydzień być widać zielono, ale za dwa tygodnie będzie w pełni widać ścieżki, w ogóle wszystko. Także co, wtedy będziemy, zrobimy przegląd pól. Przyjedziemy. Będziecie mieli kupę śmiechu, będziecie mieli. No, a ja już będę kończył. Poprzedni odcinek został niezakończony. Chciałem tu dzisiaj dograć zakończenie z orki, ale wyleciało mi z głowy. I tamten odcinek się skończył, jak się skończył. Także dziękuję wam za uwagę, a my się żegnamy całym składem. Trzymajcie się, cześć.